jednym z zwrotek, które śpiewaliśmy, taki tekst, że Twój duch pokazuje nam Twoje serce pełne łaski i prawdy. Möchte heute einmal einen Text lesen, der die Wahrheit betont. Chciałbym przeczytać dzisiaj pewien tekst, który podkreśla myśl o prawdzie, wo Gott uns über etwas belehrt, w którym Bóg poucza nas o pewnej sprawie und uns dann auch unter eine Verantwortung stellt, wie wir das gebetet haben. I ucząc nas o tej sprawie, stawia nas w odpowiedzialność, żeby ją wykonywać, tak jak modliliśmy się. Ein bekannter Abschnitt, 1. Korinther 10, Vers 14 bis 22. Mianowicie znany urywek z Słowa Bożego, z pierwszego listu do Koryntian, z 10 rozdziału, od 14 wiersza do 22 wiersza. Przeto najmilsi moi, uciekajcie od bałwochwalstwa. Przemawiam jak do rozsądnych. Rozsądźcie sami, co mówię. Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czyż nie jest społecznością krwi Chrystusowej? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest społecznością ciała Chrystusowego? Ponieważ jest jeden chleb, my, ilu nas jest, stanowimy jedno ciało. Wszyscy bowiem jesteśmy uczestnikami jednego chleba. Patrzcie na Izraela według ciała. Czyż ci, którzy spożywają ofiary, nie są uczestnikami ołtarza? Cóż wtedy chcę powiedzieć? Czy to, że mięso składane w ofierze wołowaną jest czymś więcej niż mięsem? Albo że bożek jest czymś więcej niż bałwanem? Nie. Chcę powiedzieć, że to, co składają w ofierze, ofiarują demonom, a nie Bogu. Ja zaś nie chcę, abyście mieli społeczność z demonami. Nie możecie pić kielicha pańskiego i kielicha demonów. Nie możecie być uczestnikami stołu pańskiego i stołu demonów. Albo czy chcemy Pana pobudzać do gniewu? Czyśmy mocniejsi od Niego? Gott belehrt uns durch sein Wort auf eine ganz besondere Weise. Bóg przez słowo swoje poucza nas w bardzo szczególny sposób. Er benutzt Situationen, wie sie damals bestanden, als das Wort geschrieben wurde. Słowo Boże stosuje obrazy albo wydarzenia z przeszłości, które się wydarzyły, żeby nam wyjaśnić pewne sprawy. Weil die Geschwister für diese Situation eine Belehrung brauchten. Z tego względu, że, albo można powiedzieć, nawiązuje napomnienie do wydarzenia wierzących z danego miejsca, ponieważ odnośnie tego zdarzenia wierzący potrzebowali pouczenia. Aber wenn wir Gottes Wort aufmerksam lesen, ale kiedy uważnie czytamy Słowo Boże, dann erkennen wir, dass etwas Grundsätzliches gesagt wird, to zauważamy, że Słowo mówi najpierw z rzeczy bardzo zasadniczo, dass wir in jeder Zeit anwenden können. W taki sposób, że możemy je stosować, zastosowywać w każdym czasie i w każdej epoce. Damals war in Korinth die Gefahr, Götzendienst zu üben. W tamtym czasie konkretny przykład i problemem było to, że wierzący byli zagrożeni praktykować bałwochwalstwa. Und das war für den Heiligen Geist Anlass, Paulus zu veranlassen, dazu etwas zu sagen. I ten kłopot był powodem do tego, że Duch Boży napisał napomnienie odnośnie tego. Aber das ist so grundsätzlich, dass wir es für heute auch anwenden können. Ale chociaż nawiązywało to do konkretnego problemu tamtejszego czasu, to Słowo Boże ujęło to w tak ogólnych słowach, że możemy zastosować to w każdej epoce na nasze otaczające nas problemy. Auch wenn wir heute nicht Götzendienst in dieser Form, wie das damals üblich war, nawet jeśli bałwochwalstwa w takim dosłownym znaczeniu jak tutaj nie praktykujemy. Und deswegen können wir vielleicht den Vers 14 auch für uns so sehen, Vers 14 und 15, dass wir Verständige sind. I z tego względu możemy właśnie te wiersze 14 i 15 przenieść bezpośrednio na nas, abyśmy też byli rozumni. Um zu beurteilen, was der Heilige Geist uns heute sagen will. Albo rozsądni, aby ocenić to, co Duch Boży nam na bazie tych tamtejszych pouczeń ma do powiedzenia. Der Zusammenhang damals ist deutlich aus einem Vers
7 in diesem Kapitel. Kontekst tamtejszego wydarzenia widzimy z 7 wiersza. Da steht, werdet auch nicht Götzendiener wie einige von ihnen. Gdzie czytamy, nie bądźcie też bałwochwalcami, jak niektórzy z nich. Und dann kommen einige Belehrungen und Ermahnungen. Potem wypowiedziane są kilka napomnień. Und dann darum, Vers 14, flieht den Götzendienst. I po tych wszystkich napomnieniach i pouczeniach Duch Boży mówi, przeto, dlatego najmilsi uciekajcie od bałwochwalstwa. Und dann schreibt Paulus etwas über das Zusammenkommen oder ich will das anders sagen, über das Mahl des Herrn. I na podstawie tych teraz pouczeń Paweł pisze coś odnośnie Wieczerzy Pańskiej. Und darauf baut er eine Belehrung auf. I w związku z tym teraz rozwija pewne pouczenie. Und wir wollen diesen ersten Teil zunächst einmal aufmerksam ansehen. I chcielibyśmy właśnie pierwszą część tego pouczenia bardzo uważnie się przyjrzeć. Er beginnt mit Bemerkungen über Kelch und Brot. Które rozpoczyna się komentarzami co do kielicha i co do chleba. Vielleicht eine kurze Bemerkung über die Reihenfolge hier. Chciałbym powiedzieć najpierw kilka słów odnośnie kolejności tu wymienionych przedmiotów. Als der Herr das Mahl einsetzte, hat er zuerst das Brot gebrochen und den Jüngern gegeben und danach den Kelch. Kiedy Pan ustanowił wieczerzę, najpierw wziął chleb, a później kielich. A tutaj czytamy na pierwszym miejscu o kielichu. Aber es geht hier nicht um die Belehrung, wie wir das Mahl des Herrn nehmen. Więc tutaj nie chodzi tak bardzo o pouczeniu, w jaki sposób, w jakiej kolejności wykonujemy wieczerzę Pańską. Sondern es geht um eine grundsätzliche Frage, was das bedeutet für uns. Lecz bardziej tutaj chodzi o zasadnicze pouczenie, co właśnie ta strona wieczerzy Pańskiej tu nam przedstawia. Und dann verstehen wir vielleicht, dass die Grundlage unserer Beziehung zu dem Herrn Jesus natürlich sein Tod ist, der durch das Blut symbolisiert wird. I dlatego, skoro mówimy tutaj o wieczerzy Pańskiej, to rozumiemy, że fundamentem do tego była śmierć Pana Jezusa, która zobrazowana była w tym kielichu, tej krwi Pana Jezusa, życia Jego złożonego dla nas. Und dass danach etwas bildhaft dargestellt wird von der Gemeinschaft, die wir untereinander haben. I później w obrazowy sposób przedstawiona nam była społeczność, którą wzajemnie, z której wzajemnie się cieszymy. Und ich glaube, dass der Heilige Geist deshalb hier mit dem Kelch anfängt. I dlatego myślę, że Duch Boży zaczyna tu najpierw kielichem, den er hier einen Kelch der Segnung nennt. Którego nazywa tutaj kielichem błogosławieństwa. Und das ist für uns ein fast unbegreiflicher Segen, dass wir errettet sind durch den Tod des Herrn Jesus am Kreuz. Jest to dla nas tak naprawdę prawie że niepojęte, że zbawieni jesteśmy przez krew rozlaną Pana Jezusa na krzyżu. Wenn wir so an Ausdrücke denken, Tod in Vergehungen und Sünden. Kiedy myślimy o wyrażeniach, które wypowiedziane były odnośnie nas, że byliśmy martwi w upadkach i grzechach. Keine Beziehung zu Gott. To znaczy nie mieliśmy żadnej relacji z Bogiem. Keine Hoffnung haben. Byliśmy bez nadziei. Und dann in diese Stellung versetzt zu sein, Kinder Gottes zu sein und ewiges Leben zu haben. A teraz postawieni w pozycję jako dzieci Boże mający życie wieczne. Dann verstehen wir, dass ein Kelch der Segnung ist in diesem Zusammenhang. To wtedy dobrze pojmujemy, dlaczego o nas mowa jest tak, że jest to dla nas kielichem błogosławieństwa. Und dafür danken wir. I z tego względu za niego dziękujemy. Denken an den Jesus, der gestorben ist. Myślimy o Panu Jezusie, który zmarł. Und danken ihm für sein Opfer. I dziękujemy za jego ofiarę. Und dann fährt der Text hier fort. Ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus? Ten tekst dalej się rozwija i zadane jest pytanie, czyż nie jest społecznością krwi Chrystusowej? Und ich glaube für mich, dass wir hier das Wort Christus betonen müssen. I ja osobiście sądzę, że tu w tym wierszu musimy szczególnie podkreślić właśnie słowo Chrystus. Wir sind mit dem Jesus verbunden, mit Christus verbunden. Bo my z tą przez tą społeczność jesteśmy połączeni z Panem Jezusem, z Chrystusem. Das ist die Basis unserer Gemeinschaft, das Blut, das der Herr gegeben hat, aber das verbindet uns mit Christus.
fundamentem dla naszej społeczności jest krew Jego, to znaczy Jego złożone życie, ale wynikiem tego jest taki, że jesteśmy wzajemnie z Nim połączeni, z Chrystusem. Das ist ja auch das, was wir immer vor Augen haben, wenn wir zum Brotbrechen zusammenkommen. I właśnie to mamy przed oczyma, kiedy schodzimy się, aby łamać chleb. Dass wir wissen, wir gehören dem Herrn. Mianowicie to, że wiemy, że należymy do Pana. Und das, was dann über das Brot gesagt wird, ist der gleiche Sinn. Es ist die Gemeinschaft des Leibes des Christus. A to, co jest później mowa o chlebie, ma to samo, ma ten sam charakter. Chodzi o społeczność ciała Chrystusowego. Und dann folgt in Vers 17 eine interessante Belehrung. W 17 wierszu dalej czytamy o bardzo ciekawym pouczeniu, die vielleicht nicht sofort jedem einleuchtet. Która może nie każdemu z nas staje się od razu jasna. Es fällt fort, denn ein Brot, ein Leib sind wir die vielen. Bo czytamy, że ilu nas jest, stanowimy jedno ciało. Das bedeutet ja zunächst einmal so viel, dass die Gläubigen zusammengehören. To w pierwszej kolejności oznacza tyle, że jako wierzący jesteśmy zjednoczeni. Nicht einfach zusammengehören in einer losen Gemeinschaft. Ale nie w takim bardzo luźnym związku. Sondern zusammengehören als ein Leib. Ale zjednoczeni jako jedno ciało. Wir haben das am Freitag oder gestern auch kurz gesehen. W piątek i wczoraj już krótko o tym mówiliśmy. Und ich will noch einmal auf 1. Korinther 12 verweisen, wo das ja sehr ausführlich erklärt wird. I chciałbym jeszcze raz wam zwrócić uwagę na 1. List Koryntian 12 rozdział, gdzie właśnie ten temat bardzo obficie jest rozwinięty. Und die Belehrung hier in diesem Abschnitt ist diese. A pouczenie w tym urywku jest następujące. Dass der Heilige Geist sagt, wenn unsere Gemeinschaft mit dem Blut des Christus ist, że Duch Boży mówi, że jeśli nasza społeczność jest Duchem Chrystusowym, und dass die Gemeinschaft des Leibes des Christus ist, i jest to społeczność ciała Chrystusowego, dann sind eben alle Gläubigen, die durch den Herrn Jesus erkauft sind, eins. Albo krwi Chrystusowej też, to wszyscy wierzący są jedno. Und das bezeugen wir dadurch, dass wir von einem Brot essen. I o tym wyrażamy się przez to, albo składamy wyraz przez to, że spożywamy z jednego chleba. Aber immer im Herzen den Gedanken bewahren, ale wciąż w sercu zachowując tą myśl, dass alle Gläubigen auf der ganzen Welt zu diesem einen Brot gehören. Że nawet, chociaż widzimy tutaj nas niewielu, to do tego chleba należą wszyscy wierzący, żyjący na tej ziemi. Wir tun das als ein äußeres Zeichen dieser Verbindung. Czynimy to, połamanie chleba, jako zewnętrzny znak połączenia ze sobą. Aber Vers 17 am Ende sagt uns, dass es auch einen inneren Gehalt dieser Sache gibt. Ale 17 wiersz, druga połowa, pokazuje nam, że istnieje też wewnętrzne znaczenie tego zjednoczenia. Denn wenn hier steht, wir nehmen teil an dem einen Brot, bo skoro tu czytamy, że jesteśmy uczestnikami jednego chleba, dann meint das nicht das Brot, das wir hier auf dem Tisch haben, to nie chodzi tu dosłownie o ten chleb na stole stojący, sondern dann meint es, dass wir alle nach demselben Grundsatz zusammenkommen. Tylko chodzi tutaj w tym wierszu o to, że zgromadzamy się wszyscy na tej samej podstawie. Dass wir uns bewusst sind, wir haben Gemeinschaft mit dem Leib des Christus. Mianowicie to, że mamy świadomość, że schodząc się i będąc zjednoczeni i mając społeczność w ten sposób, jesteśmy i mamy społeczność z ciałem Chrystusowym. Und deshalb sehen wir alle Gläubigen als eins. I patrząc na to, mamy tą świadomość, że wszystkich wierzących widzimy zjednoczeni jako jedno. Und das gibt also unserem Zusammenkommen auch einen besonderen Charakter. I to właśnie, ta świadomość, że czynimy to w świadomości, że jesteśmy jedno, dodaje naszemu zgromadzeniu szczególny charakter. Und auch eine bestimmte Verantwortung. Ale równocześnie wiąże się to z odpowiedzialnością. Verantwortung in diesem Sinne, als wir verstehen müssen, dass wir einen bestimmten Grundsatz haben. Mianowicie ta odpowiedzialność polega na tym, że musimy zrozumieć, że zgromadzamy się tylko
na podstawie jednej zasady, ein Grundsatz, nach dem wir uns versammeln. I że według tej jednej zasady zgromadzamy się tylko. Wobei das sich natürlich nicht nur auf die Stunden des Zusammenseins beschränkt. Oczywiście nie musimy to ograniczać tylko i wyłącznie na godziny zgromadzeń naszych. Sondern wir wissen uns grundsätzlich verbunden mit allen Gläubigen. Bo nawet i poza zgromadzeniami zawsze mamy tą świadomość i wiemy, że jesteśmy ze sobą zjednoczeni. Aber dort machen wir das in einer symbolischen Art und Weise nach außen deutlich. Ale w tym miejscu, kiedy zgromadzamy się, staje się to szczególnie widoczne na zewnątrz, że jesteśmy połączeni ze sobą. Und das erklären dann die folgenden Verse 18 bis zum Schluss. I właśnie to wyjaśniają nam kolejne wiersze od 18. Und der Apostel Paulus greift dazu auf die Anordnungen im Alten Testament zurück, die die Opfer betreffen. I Paweł tutaj stosuje, można powiedzieć, nakazy pochodzące z Starego Testamentu, aby wyjaśnić nam teraz tą sprawę. Und wenn er sagt, seht auf Israel nach dem Fleisch, i skoro mówi, patrzcie na Izraela według ciała, dann ist das nichts mysteriöses, to nie oznacza to żadną mistyczną rzecz, dann meint er einfach das Volk Israel, wie es gelebt hat. Tylko oznacza to, prosto mówiąc, że patrzcie i pamiętajcie o Izraelu tak, jak żył na tej ziemi. Einfach, ohne jetzt darauf zu achten, dass sie sich verdorben haben durch Götzendienst. Nie bacząc teraz na to, że zanieczyścili się bałwochwalstwem. Einfach grundsätzlich, wie sie nach den Anordnungen Gottes sich verhalten haben. Po prostu to zdanie znaczy po prostu nic innego jak to. Patrzcie na to, jak według nakazów Bożych Izrael żył. Dass sie also die vorgeschriebenen Opfer auf dem Altar gebracht haben. Że na przykład składali ofiary nakazane przez Pana na ołtarzu. Und dann stellt er diese Frage, sind sie nicht in Gemeinschaft mit dem Altar? I teraz zadaje pytanie, czyż ci, którzy spożywają ofiary, nie są uczestnikami ołtarza? Und das ist die Frage für uns, was meint der Heilige Geist mit dieser Frage? I tu zadajemy sobie pytanie, co Duch Boży chce nam powiedzieć. Wir gehen jetzt immer von dem Normalfall aus. Zawsze najpierw wychodzimy z założenia stanu zupełnie normalnego. Ein Israelit, der treu sein wollte. Mianowicie takim, że Izraelita, który chciał być wierny, załóżmy, kannte die Gedanken Gottes. To taki Izraelita znał myśli Boże. Und er brachte aus Hingabe zu seinem Gott die Opfer an den, zu dem Altar. I składał ofiary na ołtarzu z oddanego serca. Und er wollte das so tun, wie Gott es angeordnet hat. I kiedy to czynił, oczywiście jego życzeniem było, żeby wykonywać to w taki sposób, jakim Bóg zarządził. Und in diesem Sinne war der Altar, wenn ich das so sagen darf, das Bindeglied zwischen ihm und Gott. I w tym znaczeniu ołtarz był cząstką połączeniową między tym, tą osobą, która składała ofiarę, i Bogiem. Er wusste, wenn ich das Tier bringe und es opfere, wiedział, że kiedy złożę i przyniosę tą ofiarę, to zwierzę, dann ist das angenehm für Gott. To wtedy, jeśli czynię to w taki sposób, jak on chce, będzie to miłe Bogu. Und ich erfülle seine Gedanken. I spełniam tym samym jego myśli. In diesem Sinne ist er in Gemeinschaft mit dem Altar, weil der Altar die Gedanken Gottes repräsentiert. W tym znaczeniu jest i ma społeczność z ołtarzem, tak jak tutaj czytamy, albo jest uczestnikiem ołtarza, ponieważ ołtarz reprezentuje myśli i zasady Boże. Der Altar selbst war etwas Materielles, ohne einen Wert. Oczywiście sam ołtarz to była tylko rzeczą materialną i sama rzecz w sobie nie miała większej wartości. Meine ohne einen geistlichen Wert, einfach neutral. To znaczy bez duchowej wartości. Było to po prostu, był to przedmiot neutralny. Aber es war doch das Symbol für die Gemeinschaft mit Gott. Ale ponieważ Bóg tak ustanowił, to ten ołtarz był symbolem bezpośredniej społeczności z Bogiem. Und dieses Bild überträgt Paulus auf den Götzendienst. I właśnie ten obraz teraz, tego połączenia z ołtarzem, Paweł przenosi na tą sprawę bałwochwalstwa. Wenn einer von den Nationen, der noch Götzendiener war, etwas opferte, teraz, skoro, jeśli poganin,
który pochodził od poganów, składał swoją ofiarę na ołtarzu, dann tat er das in Übereinstimmung mit seinen Gedanken über die Götzen. To czynił to według własnego mniemania i przekonania o swoich bożków. Wenn er aufrichtig, aber in Unwissenheit gehandelt hat, dann wollte er seinen Götzen das bringen, was der Götze von ihm erwartete. Jeśli czynił to szczerze, ale z nieświadomości albo niewiedzy, to jego życzeniem było takie, żeby przynieść tym bożkom to, co według jego myśli te bożki oczekiwali. Und in diesem Sinne war er auch wieder in Gemeinschaft mit diesem Altar. I w tym znaczeniu on też był uczestnikiem jego ołtarza, na którym składał te bożki. Nur, dass es nicht der Altar Gottes war, sondern der Altar eines Götzen. Ale ten ołtarz, na którym on składał swoje bożki, nie był ołtarzem Boga, tylko bożków. Dabei ist es nach Vers 19 völlig gleichgültig, ob es Götzen gibt oder nicht. I tutaj nie ma znaczenia, czy istnieją rzeczywiście bożki, czy nie. Das sagt Paulus hier und an einer anderen Stelle nochmal. Eigentlich gibt es ja nur einen Gott. I Paweł wyraźnie o tym mówi, że rzeczy tak naprawdę istnieje tylko jeden Bóg. Insofern ist auch Götzenfleisch nichts anderes als anderes Fleisch. I dlatego też mięso składane bożkom nie jest innym mięsem jak mięso zwyczajne. Aber in dem Moment, wo wir es in unseren Gedanken mit einem Götzen verbinden, ale kiedy ktoś albo my łączymy jakieś mięso ofiarowe ofiarne w naszych myślach z bożkiem, legen wir eine geistliche Bedeutung hinein. To wtedy można powiedzieć, dodajemy temu mięsu duchowe znaczenie. Und das ist eben auch hier der Fall. I właśnie o to tutaj chodzi. Wenn ein von den Nationen den Götzen etwas opferte, dann war dahinter nicht Gott, sondern Dämonen, letztendlich der Teufel. To poganin, który w tym miejscu składał swoje ofiary bożkom, to za tymi ofiarami nie krył się Bóg, tylko ostatecznie demony i końcem końców sam szatan. Und wir lernen daraus nach Vers 20, dass es eine Gemeinschaft mit den Dämonen dann auch war. I zgodnie z wierszem 20 uczymy się, że wtedy taka osoba miała społeczność nawet z tymi demonami bezpośrednio. Er sagt also ausdrücklich, ich will nicht, dass ihr Gemeinschaft habt mit den Dämonen. I on wyraźnie tutaj mówi, ja zaś nie chcę, abyście mieli społeczność z demonami. Und ich meine, dass wir daraus erkennen können, i myślę, że z tych słów możemy rozpoznać to, dass eine äußere Handlung uns verbindet mit einem inneren geistlichen Gehalt. Że pewna zewnętrzna czynność, którą czynimy, łączy nas z pewnym wewnętrznym przekonaniem co do tej czynności. Wir sind in unserer Handlung ganz nüchtern. Wydaje nam się, że to, co czynimy zewnętrznie, jest zupełnie trzeźwo wykonane. Und sagen nicht, das Brot verwandelt sich in den Leib des Herrn oder der Kelch verwandelt sich in das Blut des Herrn. Też nie mówimy, że nasz chleb przemienia się w prawdziwe ciało Pana Jezusa i kielich nie przemienia się w prawdziwą krew Pana Jezusa. Das Brot bleibt Brot, der Wein bleibt Wein. Chleb zostaje chlebem i kielich albo wino zostaje winem. Aber dadurch, dass wir es nehmen, sind wir in Gemeinschaft mit dem, der es uns gegeben hat. Ale przez to, że je spożywamy według myśli Bożych, mamy społeczność z tym, który nam to daje. Das heißt also, die äußere Teilnahme an einer symbolischen Handlung macht uns eins mit dem, der das Symbol gegeben hat. To znaczy więc, że zewnętrzne uczestnictwo w jakimś danym nam symbolu łączy nas z tym, który dał ten symbol. Auf der einen Seite hat der Herr das eingesetzt. Więc z jednej strony ustanowił ten symbol sam Pan. Auf der anderen Seite hat der Teufel das nachgeahmt. Ale z drugiej strony, co do tych bożków, szatan to imitował. Und eben Götzen geschaffen und ähnliches geschaffen, dass die Menschen ablenken sollen von dem Wahren. Skopiował coś podobnego, stworzył, co odwracało myśli ludzi od prawdziwej społeczności z Panem. Und wenn sie dort auch eine Handlung vollbrachten, die ebenso nur materielles hatte, Fleisch, Fleisch. A nawet jeśli ci poganie też czynili tylko zewnętrzny, symboliczny czyn z materialnymi symbolami,
waren sie in Gemeinschaft mit dem, der das gegeben hatte, mit den Dämonen und dem Teufel. To jednak mieli społeczność z tym, który dał im ich sposób ofiarowania, mianowicie był to szatan. Und das führt natürlich zu der Ermahnung in Vers 21, ihr könnt nicht auf der einen Seite dies und dann das gleichzeitig tun. I to prowadzi do napomnienia w 21 wierszu, że nie możecie czynić zarówno to i zarówno tamto. Und das ist für uns heute die Frage, wie gehen wir mit diesem Grundsatz um? I tu nastaje dla nas wszystkich pytanie, jak odnosimy się do tej zasady. Wir müssen einfach verstehen, dass christliche Symbole uns auch verbinden mit dem, der sie gegeben hat. Musimy po prostu zrozumieć tą zasadę, że nawet chrześcijańskie symbole łączą nas z tym, który daje te symbole. Vielleicht verstehen wir das, wenn wir mal eine große Kirche als Beispiel nehmen. Wyobraźcie sobie budynek kościelny, które w naszym kraju są bardzo częste. Wir verstehen, dass die Lehre der katholischen Kirche in vielen, vielen Dingen entgegen dem Wort Gottes ist. Wiemy też, że nauka Kościoła katolickiego w wielu aspektach jest przeciwna Słowu Bożemu. Und wenn wir dort teilnehmen würden, i skoro byśmy teraz zdecydowali, że z nimi będziemy mieli społeczność przy Wieczerzy Pańskiej, würden wir mit dem Geist in Verbindung sein, der dahinter steht. To oznaczałoby to nic innego, jak to, co teraz tu uczyliśmy, że mielibyśmy społeczność z duchem, który się kryje za tym całym systemem. Das ist die Belehrung hier. Die äußere Teilnahme an einem Symbol macht uns eins mit der Bedeutung, die dieses Symbol in dieser Gemeinschaft hat. I to jest właśnie to pouczenie tutaj, że zewnętrzne uczestnictwo w danej sprawie łączy nas z wewnętrznym duchem, kryjącym się za tą całą sprawą. Es geht aber gar nicht um die Frage, ob es Götzen sind oder nicht. I tu nie chodzi tak bardzo jeszcze konkretnie, czy to są bożki, czy nie. Und in der heutigen Zeit, wo es so viele christliche Gemeinschaften gibt, i szczególnie w dzisiejszym czasie, gdzie istnieje na polu chrześcijańskim tyle różnych społeczności, ugrupowań chrześcijańskich, geht es auch nicht um die Frage, ob der Einzelne ein Gläubiger ist oder nicht. Nie chodzi też o to, czy jeden jest tam wierzącym, czy nie. Wir beurteilen auch nicht die Treue des Einzelnen. Też nie w ogóle oceniamy, czy osoby w danym miejscu są wierne, czy nie. Da gibt es viele Gläubige, die uns vielleicht beschämen würden. Bo wśród wielu ugrupowań chrześcijańskich jest wiele wierzących, którzy być może są wierniejsi niż my i nas zawstydzają w niejednej sprawie. Vielleicht in ihrem Eifer für das Evangelium. Może w ich oddaniu co do ogłoszenia Ewangelii. Vielleicht in ihrer Hingabe zu dem Herrn. Ich oddaniu wobec Pana. Aber die Frage für uns ist immer, auf welcher Grundlage kommen sie zusammen? Ale zawsze pozostaje to pytanie, na jakim fundamencie zgromadzają się te osoby, ci wierzący? Stimmt sie in allen Punkten mit dem Wort Gottes überein? Czy ten fundament, na którym się zgromadzają, zgadza się we wszystkich aspektach ze Słowem Bożym? Das ist eine Frage, die manchmal etwas kühl erscheint. Jest to pytanie, które wydaje nam się może troszkę chłodne. Weil es um einen Grundsatz geht. Bo tutaj poruszona jest pewna zasada. Es geht um den Grundsatz, sich nach Gottes Gedanken zu versammeln. Mianowicie zasada, jak zgromadzać się według myśli Bożej. Und es geht nicht darum, wie die Gemeinschaft der Geschwister, diese brüderliche Gemeinschaft untereinander ist. I dlatego w związku z tą zasadą nie chodzi tak bardzo, jak bardzo miłujący są wierzący w danym miejscu, albo jak serdeczna jest ich społeczność. Also wie man vielleicht schon mal sagen könnte, da ist mehr Liebe als dort und da ist mehr dies als jenes. Albo tak jak nieraz słyszymy, że tam jest więcej miłości, tam jest więcej tego lub tamtego, jak u nas. Sonst geht um die grundsätzliche Frage, stimmt das mit Gottes Wort überein? Tylko chodzi o to zasadnicze pytanie, czy to, jak dane miejsce, dana społeczność zgromadza się, schodzi się, działa, jest z myślą Słowa Bożego, czy nie? Über unser brüderliches Zusammenleben gibt es natürlich viele, viele Ermahnungen und Belehrungen. Oczywiście, jeśli chodzi o nasze współżycie też, albo wzajemne życie jako wierzący w społeczności naszej, też jest wiele napomnień, die nicht unwichtig sind. I napomnień, które są bardzo ważne. Aber wenn es um das Zusammenkommen geht, dann ist es eine Frage des Grundsatzes. Ale te rzeczy musimy rozróżniać. Nasze codzienne życie wzajemne i sposób naszego zgromadzania to są
dwie różne rzeczy i ten sposób naszego zgromadzenia musi być zgodnie z zasadą Słowa Bożego. Und dann können wir den Vers 21 einfach so auch sagen. I dlatego w 21 wierszu możemy w prosty sposób powiedzieć, ihr könnt nicht hier und dort teilnehmen. Że nie możecie mieć społeczności tu i tam. Ihr seid dort mit einem Grundsatz verbunden und ihr seid hier mit einem Grundsatz verbunden. Bo zarówno tam jesteście połączeni z pewną zasadą zgromadzania się i tu jesteście zgromadzani z pewną zasadą zgromadzania się. Und nach Gottes Gedanken gibt es nur einen Leib. A według myśli Bożych istnieje tylko jedno ciało. Und das ist eigentlich die Frage, die uns bewegen sollte. I właśnie to jest kwestią, która powinna nas nami poruszać. Das ist in der heutigen Zeit nicht immer leicht zu verwirklichen. Dzisiaj nie jest to łatwe, aby to urzeczywistnić. Aber wir wollen einfach auch Gottes Wort zu uns reden lassen. Ale pozwólmy Słowu Bożemu po prostu przemawiać do naszych serc i sumień. In solchen wichtigen Fragen. Mianowicie w tak ważnych kwestiach. Und wir haben jetzt etwas gelesen, was unser Verständnis anspricht. A teraz czytaliśmy coś, co dotknęło nasze już bardziej nasz rozum. Ich möchte aber doch etwas aus Kapitel 11 noch dazu lesen, was unser Herz anspricht. Ale chciałbym dodać jeszcze wiersze z 11 rozdziału, które poruszą też nasze serce. Vers 23 bis 26. 23 do 26 wiersza. Albowiem ja przejąłem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której był wydany, wziął chleb, a podziękowawszy, złamał i rzekł: bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje za was wydane, to czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie i kielich po wieczerzy, mówiąc: ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej. To czyńcie, ilekroć pić będziecie, na pamiątkę moją. Albowiem, ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. Das ist ein Beispiel dafür, dass der Heilige Geist uns oft auf vielerlei Weise eine Sache zeigt. Ten urywek jest przykładem na to, jak Słowo Boże przedstawia nam często jedną i tą samą sprawę, ale z różnych miejscach i z różnej perspektywy. An einer Stelle gibt er einen Schwerpunkt auf diese Sache und an einer anderen einen Schwerpunkt auf jene Sache. W jednym miejscu tą samą sprawę porusza pod kątem jednej zasady, a w innym miejscu tą samą sprawę porusza pod kątem innej zasady. Ich will das mal für die Jugendlichen etwas einfacher mit einem Beispiel machen. Chciałbym wam, szczególnie młodym, to ułatwić za pomocą przykładu. Wenn ich ein Auto erkläre, dann kann ich das einmal von der Technik her machen. Skoro wyjaśniłbym wam, co to jest samochód, mógłbym to uczynić z strony takiej technicznej. Was das für Motor ist, wie viel PS hat, wie schnell es fahren kann. Jaki ma silnik, ile ma koni, jak szybko potrafi jeździć. Und ich kann dasselbe Auto erklären, was es für Komfort hat, was da alles drin enthalten ist. Ale mógłbym przedstawić ten sam samochód też od strony bardziej takiej, czy jest komfortowe, czy nie, jakie ma wyposażenie, jakie nie. Einmal sage ich überhaupt nicht über den Motor. Raz w ogóle nie poruszam silnika. Dann andermal sage ich gar nichts über das Aussehen. A z drugiej strony nie mówię w ogóle nic o wyglądzie. Aber ich beschreibe immer dasselbe Auto. Ale opisuję cały czas ten sam samochód. Und so beschreibt der Heilige Geist in Kapitel 11 dasselbe, was er in Kapitel 10 beschrieben hat von einer anderen Seite. I tak Duch Boży ten sam temat teraz w 23 wierszu, w 11 rozdziale opisuje, ale z innej strony jak w 10 rozdziale. Und ich meine, er spricht insofern unser Herz an, als er beginnt von der Nacht zu reden, in der der Herr Jesus überliefert wurde. I Pan tutaj bardziej porusza nasze serce niż tam, gdzie bardziej poruszał nasze zrozumienie, ponieważ tutaj mówi i przypomina nam wieczór, w którym Pan został wydany. Und wenn wir diese Nacht so vor Augen haben, i kiedy tą noc tak pamiętamy i mamy przed oczyma, dann denken wir an Gethsemane, to oczywiście pamiętamy o Getsemane, dann denken wir an die Not, die deutlich wird, wenn wir den Herrn Jesus im Gebet sehen, to przypomina nam się trud Pana i bój, kiedy oglądamy go w jego modlitwie w tej nocy, dass sogar ein Engel vom Himmel kam und ihn stärkte. Że nawet anioł z nieba musiał wstąpić, aby go posilić. Dann denken wir an die innere Not, dass er alleine war, weil die Jünger ihn nicht verstanden haben. Pamiętamy wtedy o jego
trudności, że był sam, ponieważ uczniowie go nie zrozumieli. Sie waren eingeschlafen in dieser kritischen Situation. Po prostu zasnęli w tej tak trudnej sytuacji. Dann denken wir an die Feinde, die ihn gefangen genommen haben und daran, dass Judas der Anführer dieser Feinde war. Wtedy myślimy o tym, jak wrogowie jego pojmali go i że Judasz był przywódcą tych wrogów. Der Jesus fragt, seid ihr ausgezogen, mich zu fangen, wie einen Räuber? Pan zadaje im to pytanie, czy wyszliście, aby związać mnie jak zbójcę? So haben sie ihn behandelt, ihn gefesselt und dann abgeführt. Bo właśnie w taki sposób go traktowali i pojmali i potem odprowadzili. Und da gab es in derselben Nacht noch die Gerichtsverhandlung vor dem Synedrium. I w tej samej nocy jeszcze przeszedł przez wyrok sądowy. Sprawę sądową. Wo man mit aller Gewalt versuchte, ein Zeugnis gegen ihn zu finden. Gdzie z wszelką, można powiedzieć, siłą i takim z wszelkim staraniem szukano wszelkich powodów, żeby go tylko jakoś oskarżyć. Wie muss den Herrn das getroffen haben, dass falsche Zeugen gegen ihn aufgetreten sind. Jak bardzo musiało to poruszyć też Pana, że fałszywi świadkowie wystąpili przeciwko niemu. In den Psalmen finden wir dazu ein wenig von seinen Empfindungen, die da entstanden sind. W Psalmach właśnie szczególnie czytamy o odczuciach Pana w tych chwilach. Und dann sind sie endlich zu diesem für sie gewünschten Ergebnis gekommen, ist des Todes schuldig. I w końcu w taki naprawdę zmyślony, sklejony sposób doszli w końcu do rzekomego wyniku, że tak, on musi być winny. Dann hat man nicht gescheut, ihn zu schlagen. I wtedy już nie wzdrygali się przed tym, żeby nawet go bić. Auch mit diesen lästerlichen Worten weissage, wer es ist, der dich geschlagen hat. Nawet czyniąc to tymi drżącymi słowami, prorokuj teraz, kto cię wyzbił. Und dann haben ihn den Nationen überliefert, damit man ihn wirklich zu Tode bringen könnte. A później Żydzi, którzy nie chcieli wykonać tego wyroku, przekazali go narodom i poganom, żeby oni z nim się rozprawili, go zabili. Diese Nacht lag also vor dem Herrn, als er mit den Jüngern zusammen war, um das letzte Passa zu feiern. Więc ta noc była przed oczyma Pana Jezusa, kiedy ustanowił to ostatnie wieczerze. Und wir lesen über den Herrn Jesus, dass er alles wusste, was über ihn kommen würde. I o Panu Jezusie czytaliśmy, że on wiedział o wszystkim, co go spotka. Und dann nahm er das Brot und hat es den Jüngern gegeben. Wtedy Pan Jezus wziął chleb i przekazał go uczniom. Und hier ist wieder Brot und Kelch in der Reihenfolge, wie er es selber eingesetzt hat. A tutaj widzimy, że chleb i kielich znowu wymieniony jest w odpowiedniej kolejności, tak jak powinien być. Und wichtig ist in diesem Zusammenhang, glaube ich, dass er jedes Mal sagt, dies tut zu meinem Gedächtnis. A tutaj musimy bardziej podkreślić te słowa, czyńcie to na pamiątkę moją. Ich glaube für mich, dass das ein Wunsch des Herrn Jesus ist, den er uns auch heute weitergibt. Myślę, że jest to właśnie życzenie Pana Jezusa, który nam przekazuje w też dzisiejszym czasie. Kommt zusammen als Versammlung und denkt an mich. Schodźcie się jako zgromadzenie i pamiętajcie o mnie. Vielleicht kann man sagen, wenn man an den Leib denkt. Może moglibyśmy powiedzieć, że jeśli myślimy, rozmyślamy o tym ciele, dass es vielleicht die Leiden sind, die er so als Mensch in seinem Leib auch erlebt hat. To myślimy bardziej pod kątem jego ciała, jako człowiek, ile wycierpiał, żyjąc na tej ziemi. Ich möchte natürlich keine Regel aufstellen, weil der Heilige Geist völlig frei ist in unseren Gedanken. Nie chciałbym tu w ogóle ustanowić jakąś regułę, bo Duch Boży ma pewną swobodę w naszym sercu działać różne myśli. Aber vielleicht kann man diesen Schwerpunkt doch da sehen. Ale może moglibyśmy bardziej wagę kłaść na to w tym momencie. Und wenn man an den Kelch denkt, ist das ja ein Bild seines Todes. A jeśli myślimy o kielichu, to przypominamy sobie szczególnie jego śmierć. Dass man vielleicht dort mehr die Leiden sieht, die er wegen der Sünde ertragen hat. Że jeśli chodzi o kielichu, bardziej myślimy o cierpieniach, które doświadczył nie w życiu, tylko w śmierci, za grzech. Und beides mal sagt er, tut das zu meinem Gedächtnis. Ale w obu przypadkach mówi, czyńcie to na pamiątkę moją. Wir kommen also zusammen, um an ihn zu denken, der für uns gestorben ist. Więc schodzimy się, żeby myśleć o nim, który za nas umarł. Das ist also etwas, was unsere Herzen anspricht. To jest więc rzeczą, która porusza nasze serca. Dann möchten wir diesen Wunsch des Herrn auch erfüllen. I z tego względu
chcemy i mamy życzenie wypełniać życzenie Pana. Und man hofft sehr, dass auch in den Herzen junger Gläubiger in einem von einem gewissen Alter an auch dieser Wunsch wach wird. Herr Jesus, ich möchte das jetzt auch so tun, wie du es gesagt hast. Kiedy tak się schodzimy, to budzi się w nas też to życzenie co do młodszych, żeby też i w nich w pewnym wieku pojawiło się to życzenie czynić to na jego pamiątkę. Wir haben im Deutschen so ein kleines Sprichwort, das heißt, dein Wunsch ist mir Befehl. W niemieckim istnieje takie przysłowie, które mówi, że życzenie twoje jest rozkazem dla mnie. Das hat nichts mit Befehl und Gehorsam zu tun, sondern bedeutet folgendes. To nie oznacza tu w ogóle rozkaz taki żołnierski, rozkaz i posłuszeństwo. Wenn ich jemanden sehr lieb habe, tylko oznacza to to, że jeśli kogoś bardzo miłuję, dann ist es mir eine Freude, ihm sozusagen jeden Wunsch von den Augen abzulesen. To jest to dla mnie radością odczytać tej osobie z oczu wszelkie jego życzenia. Und ihn dann auch zu erfüllen. I spełnić to życzenie. Ich möchte das so ein bisschen hier hineinlegen in diesen Abschnitt. To chciałbym właśnie tutaj podkreślić odnośnie tego urywka. Und dann endet der Abschnitt mit den Worten, ihr verkündet den Tod des Herrn, bis er kommt. I ten urywek kończy się słowami, że zwiastujecie śmierć Pana, aż przyjdzie. Das bedeutet zunächst einmal, wenn der Herr kommt und wir bei ihm sind, dann hört dieses auf. To w pierwszej kolejności oznacza najpierw, że kiedy Pan Jezus przyjdzie, to skończy się to, przypominanie sobie w tym sposobem. Dann brauchen wir diese Zeichen nicht mehr, die auch uns immer wieder neu erinnern. Wtedy te znaki, które nam to wszystko przypominają, już nie będziemy potrzebowali. Dann sind wir einfach bei ihm. Wtedy będziemy u niego. Aber ich meine, dass auch eine kleine Ermutigung darin enthalten ist. Ale jest tu też zawarta pewna pociecha dla nas. Ich sage Ermutigung und also nicht Ermahnung, sondern eben Ermutigung, Erbauung. I mówię tu na pocieszenie i nie napomnienie, dass wir das auch wirklich tun, bis er kommt, solange wir noch auf der Erde sind. Ponieważ ono ma nas zachęcać, czynić to naprawdę wciąż na nowo, aż przyjdzie. In vielen christlichen Kreisen ist es also nicht mehr üblich, jeden Sonntag zusammenzukommen, um das Brot zu bringen. Wielu ugrupowań chrześcijańskich już nie ma takiego zwyczaju, żeby regularnie schodzić się na pamiątkę Pana. Manchmal nur einmal im Monat. Nieraz dzieje się to tylko już raz na miesiąc. Manchmal nur einmal im Quartal. Albo raz na kwartał. Und vielleicht manchmal nur einmal im Jahr. A w niektórych przypadkach naprawdę tylko raz na rok. Und ich weiß nicht, ob es auch Kreise gibt, wo es gar nicht mehr getan wird. Nawet nie wiem, czy istnieją takie kręgi, gdzie w ogóle już się jej nie obchodzi. Aber wir wollen uns einfach ermutigen, das zu tun, wirklich zu tun und nicht nachzulassen, bis er kommt. Ale chcielibyśmy się zachęcić, czynić to naprawdę. Naprawdę czynić, aż on przyjdzie. Ich glaube, dass dein Herz danach verlangt. Myślę, że jego serce tego pragnie.